Radio Concita i proszę być razem z nami. My mamy bardzo dużo ciekawych komentarzy, proszę Państwa. Takie te, proszę Państwa, FM, stacje FM warszawskie. No, są do niczego. Dlaczego? Kółko te same piosenki i odbywają się manipulacje tymi piosenkami. Manipulacje. Czyli, że nikomu nie zależy na tym, żeby ludzi uświadomić, żeby ludzie poznali jakąkolwiek prawdę, to co dotyczy naszego życia, po co tu jesteśmy, dlaczego jest zło na świecie, bo nawet, proszę Państwa, ten spektakl Golem w Teatrze Żydowskim, TR, czy on wyjaśnia, skąd się wzięło zło? Tam tylko jest powiedziane, że wszyscy mamy zło w sobie, to znaczy, że Hitler, który no, doprowadził do strasznych rzeczy, no, dzisiaj jeszcze w nocy w Radiu Maryja było mówione, straszne rzeczy, proszę Państwa, straszne rzeczy. Potem jeszcze i po wojnie, reperkusje, straszne rzeczy, że zło wywozili, złote zęby zabierali, ludziom wyrywali, że całe wagony zaplombowane złota pojechało do Niemiec i co? I teraz jeszcze oni będą tutaj nami, jak to mówią, pomiatać? Trzeba oddać to złoto. No, także proszę Państwa, no komu wyrywali, komu się dało. Dzisiaj mówi się, że Rosjanie mają złote zęby. No dobrze, ale przecież i Polakom też wyrywali i złoto zabierali. I mowa też o muzeum, o muzeach, no, gdzie są obrazy, sztuka, proszę Państwa. Sztuka wielka, oddać obrazy, oddać chamy obrazy, oddać. Oddać, oddać. No i ta Angela Merkel mataczy. Angela Merkel, co ona tam robi? Boże, żeby Polska się przyjaźni z Niemcami, że Niemcy się przyjaźnią z Polską. No ale kto by to tak myślał, że Niemcy tutaj rozkazują Polsce, żeby Polska to zrobiła czy tamto. Czyli, że ta przyjaźń Merkelowa wcale nie jest taka, proszę Państwa, łagodna, wcale nie jest anyszkowa, wcale nie jest landrynkowa ta przyjaźń. Także widzicie Państwo. No jest takie powiedzenie, że kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi. Czyli, że tu w Polsce już nie lubią tych Żydów, a mówią, proszę Państwa, o jakichś takich mafiach żydowsko-watykańskich. No nie wiem, nie wiem, ten Pius XII, proszę Państwa, ten Pius XII, to przecież wiadomo, że to człowiek bardzo zły. No kto? Papież, papież. To był prawie Niemiec, bo on bardzo kochał, rozkochiwał się w Niemczech. Niemców kochał, Niemcom sprzyjał. No i potem mówi się, że Pius XII błogosławił Hitlera, błogosławił Mussoliniego. Historia bardzo skomplikowana, że to właśnie on, no i jeszcze w czasie wojny, przyjmował do Watykanu ofiary wojny, bez nóg, bez rąk. No a co to wojna? Coś pięknego? Proszę Państwa, na schodach u niego w Watykanie spali, leżeli, szpital. Wszystkich przyjął Pius XII. Miał takie wyrzuty sumienia, że wszystkich przyjął. Zobaczcie Państwo, jak człowiek się zmienia. Jaki człowiek jest gościnny. No. I teraz Polacy muszą się uczyć tej gościnności, bo jeżeli Magdalena Ogórek przyjdzie, powtarzam raz jeszcze, do tego supermarketu Auchan na Jubilerskiej, no to ona przez tych swoich braci nie zostanie przyjęta. Nie będzie przyjęta. Dlaczego? Dlatego to, no Małga mi mówiła wczoraj, ja, jeżeli chodzi o niedzielę, no nie miałam czasu na
internet na smartfon, bo nawet nie pobiegłam tam do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, żeby to i owo zobaczyć na wielkim ekranie, poprawić filmy, wstawiać, robić. Przecież ona, skoro jest z PiS-u, no to jakże by miała być przyjęta w supermarkecie, które będą zamykane na soboty i niedzielę? No nie wiem, czy tylko na niedzielę, jak to będzie, ale sama owa świadomość. Ci, którzy się modlą, to niech sobie się modlą. Ale po co robić na chama, na siłę? Ja powiem delikatnie, za wszelką cenę, pazernie, a podle to już międzynarodowo. Po co to robić? Jeżeli człowiek nie widzi powodu, żeby chodzić do kościoła, bo przecież w kościele Biblii się nie nauczysz. Biblię Kościół katolicki palił na stosie. No to przecież historia to jest jasna, ale to nie tylko Biblię palił na stosie, ale też i ludzi Boga Duchu. Tak, ducha Bogu winni. Po żydowsku może, tak? Ducha Bogu. Aby nie było po żydowsku. Właśnie. To żeśmy z tą grubą Ewką oglądały, proszę Państwa, film o Janie Husie. Że tam taki jeden kleryk zawzięty był, żeby koniecznie spalić tego Jana Husa, że nawet papież był przy tym obecny i się pogodził na to. Bo nie, Jana Husa nie wolno spalić. Tak bronił go, bronił, ale bronił go do czasu. Także widzicie Państwo, co to znaczy klerykalizm, prawda? No niestety, Kościół katolicki jest fałszywym przyjacielem Biblii. Też były takie artykuły i w Przebudźcie się i wszędzie, i w prasie świeckiej też. Fałszywym, no bo uczeni tłumaczą, że fałszywym, proszę Państwa, przyjacielem Biblii. W łacinę Biblii by nigdy nie zamienił. Gdyby chciał, żeby Biblia dotarła do każdego człowieka, do wszystkich ludzi. A to były przecież żydowskie podziały, że tutaj są faryzeusze i saduceusze. No dokładnie tak jak w pierwszym wieku naszej ery, za czasów Jezusa. Bardzo mądrzy, szlachetni, inteligentni, a to plebs. Dlatego też, proszę Państwa, jak w tych kościołach średniowiecznych oni już Biblię zamienili wcześniej w łacinę, a Biblia dla ubogich to laleczki i poruszające się wszędzie postaci w kościele katolickim, czy też obrazy wprowadzono, zrobiono kult obrazów, że szok, proszę Państwa, gdzie tu Biblia? Biblia dla ubogich to nie jest Biblia. Apokryf to też nie jest Biblia. W tych katolickich egzemplarzach był apokryf, a to w Nowym Testamencie, a to w Starym Testamencie, których to nazw świadkowie Jehowy na przykład nie używają. Bo jeżeli powiesz Stary Testament, to oni zaraz, jako fałszywi przyjaciele Biblii, powiedzą: a to stare, to żydowskie, to nieaktualne. No ale jedno z drugiego się wzięło. My nie mówimy stary i nowy, tylko pismo hebrajskie, pismo greckie, bo tamte były pisane po hebrajsku, były też księgi aramejskie, 12 ksiąg aramejskich, a tamte, te bliżej nas, no to pisma greckie. Także my tak mówimy i sprzyjamy, Słowo Boże głosimy, proszę Państwa, nie ściemniamy. Nie rozwadniamy. W łacinę to na pewno świadkowie Jehowy nie zamieniali. No, także ta Europa, proszę Państwa, teraz jest atakowana. A to przez tych, a to przez tamtych. I nawet w Kościele Katolickim wczoraj w Radiu Maryja powiedzieli, że ci Arabowie to dopiero Niemcom dadzą teraz popalić. Za co? No przecież i ten Holokaust, czyli za Holokaust. A Europa, proszę Państwa, jaki ma zły PR? Bardzo zły PR. Teraz każdy boi się o zły PR. Dlaczego? Dlaczego? No, na przykład jestem w Tesco Extra, proszę Państwa. To są ostatnie
Ostatnie nasze komentarze, najnowsze. Proszę oglądać, teraz jest na elhof.youtube.com, elhofart2000.youtube.com i blueart2000.youtube.com. Jak na dzisiaj, 11 grudnia 2017 roku. I proszę to przeglądać, komentarze. Proszę Państwa, że Tesco Extra fajne, super, wspaniałe, a tam jest w Tesco łapciuch, taki łapciuch. No przecież zatrudniony pieniądze dostaje łapciuch z ochrony. Taki, proszę Państwa, pochylony, dwumetrowy, nie sprecyzowana jest jego twarz, bo to takie twarze mają niektórzy, że nie wiadomo kto, nie wiadomo co, żeby nikt tego nie widział, pomimo że kamer tysiące, albo to do tego podobny, albo to do tamtego podobny, do tego kogoś czy tamtego kogoś gdzieś tam w Anglo-Ameryce, Białystok, do kogoś w Poznaniu podobny, do kogoś w Gdańsku, w Krakowie, ale że to jakby nie jest on. Że szuka, 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 szuka. Przyszedł taki chłopczyk niepełnosprawny, wziął wafelka, ja to tak przykładowo tylko mówię, a on go chwycił, policję wezwał. Och, będzie miał dobrą opinię, że dobry ochroniarz, że łapie. Ach, a tu się trafił, proszę Państwa, tak koń, koń, jak to mówią, trojański. Chłopczyk niepełnosprawny, no, lepiej go nie ruszać, tego chłopczyka, no bo to sklep nie zbiednieje, skoro oni i tak wyrzucają na śmieci mnóstwo różnych rzeczy. A tutaj, wiesz, jak to ci faryzeusze robią z igły widły. No to tak, to jest jeden, proszę Państwa, jest jeden łapciuch. Taki ochroniarz. Było dobrze, ale w końcu zatrudnili łapciucha w Tesco Extra na Górczewskiej. Jaki numer, to ja nawet nie powiem, czy 212, czy jakoś tak. No, bo tam wcześniej na Górczewskiej to jest Auchan Vola Park. Też ma bardzo złą opinię, bo swego czasu przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina była wystawa na temat w ogóle Chin, żeby z Chinami nie współpracować. I skoro Auchan Vola Park współpracuje z Chinami, które torturują ludzi w więzieniach, no to to samo, co i przecież katolicy w wiekach średnich, czyli średniowieczu i jeszcze wcześniej. No bo skoro oni mówią, że oni zawsze byli katolikami, no to przecież taką opinię będą mieć, prawda? Świadkowie Jehowy mówią, że było odstępstwo od prawdziwego chrystianizmu, że w III, IV wiekach naśladowcy Chrystusa nie byli, nie żyli. Słowa Bożego nie głosili, co się zgadza w najmniejszym szczególe. I palono ludzi, mordowano za czytanie Pisma Świętego, dręczono, ręce obcinano, nogi obcinano, na stosie palono. Nawet kiedyś w Anglo-Ameryce Białystok, no bo tutaj to, czy tutaj Szeligowska, czy tam na Pradze Południe i Gańska, czy na Bemowie Woli, proszę Państwa, Górczewska, no to nie było takiej wystawy Narzędzie tortur średniowiecznych, a w Anglo-Ameryce Białystok była. Była wystawa, była, na którą nie poszłam, bo nawet nie chciałam, chociaż mogłam na wernisaż pójść, a tam były bilety po 40, po 60 zł. Nie chciałam żadnych tortur widzieć, bo to jak komuś paznokcie wyrywają, jest okropny ból, okropny. Oj, oj, nawet nie mogę sobie tego wyobrazić. Okropny ból. Narzędzia tortur średniowiecznych. Coś okropnego. Coś okropnego. No i to robił Kościół katolicki. No to co my się mamy dziwić, że Kościół katolicki, że Pius XII z ramienia Kościoła katolickiego, to było może tak nie za bardzo oficjalnie, półoficjalnie, ale to potem wyszło, błogosławił Hitlera i Mussoliniego, wojska niemieckie. Przecież książka Markiewicza zatytułowana Spadkobiercy krzyżackich tradycji, którą też w antykwariacie zobaczyłam przez przypadek, do którego to antykwariatu
Mój braciszek zaniósł książki moje z półki prosto, jak ja głosiłam Ewangelię tam w Anglo-Ameryce Białystok, bo misjonarka może tam też głosić przecież. Wszędzie jest ten sam diabeł, wszędzie jest to samo zło. Ale żeby palić Biblię na stosie, to chyba tylko w Europie było. I dlatego Hindusi powiedzieli, nie chcemy waszej Biblii w ogóle, no bo z punktu widzenia katolicyzmu, jak się patrzy na Biblię, no to jest coś okropnego. Oni tej Biblii wcale nie głoszą, a jak głoszą, to poprzewracają. Tam mają gwiazdki w Biblii Tysiąclecia, o której się mówi, że jest to Biblia. Tysiąca pomyłek! Tysiąca pomyłek! Tam wydanie drugie było najlepsze, bo wszędzie było Jahwe. No to w tych wydaniach kolejnych, tam czwartym, to wcale nie było Jahwe. Było Pan, że aż jest. Głupota w psalmie 110. Rzekł Pan Panu swemu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod stopy Twoje. Berło mocy ześle Pan z Syjonu, panuj wśród nieprzyjaciół Twoich. Także widzicie Państwo, ludzie nie znają podstaw, bo tam jest Pan Panu, to nie może być masło maślane. Rzekł Jehowa Panu swemu Jezusowi, rzekł Jahwe. I tak samo jest z tą modlitwą. Ola Boga, że papież Franciszek poprawił modlitwę Ojcze Nasz. Ja mówię w ogóle, jaki jest fatalnie zły stosunek do tej modlitwy Ojcze Nasz, że nikt nic nie rozumie z tej modlitwy. Co z tego, że oni powtarzają setki razy, a papież ją poprawia, jak oni nie mają pojęcia, o czym tam jest mowa, bo jeżeli oni usunęli imię Boże Jahwe z Pisma Świętego, a wprowadzili Pan, a przecież Jehowa w sensie fenomenologicznym znaczy ten, który powoduje, że się staje, czyli że ten Bóg jest wielki, że ten Bóg jest piękny i proszę Państwa, ten, który powoduje, że się staje, ma zamierzenie dla ludzi co do usunięcia zła z powierzchni ziemi, a ludzie wcale się nie muszą wybierać gdzieś tam w kosmos, jak to Janek Witek szukał dla siebie statku kosmicznego, albo ludzi takich szukał, nordyckich o włosie blond, że wszyscy będą jak mężczyźni, bo kochał mężczyzn, o czym sama ta psychiczna wiceprezesowa spółdzielni Sławskórska też jako współpracowniczka w czym? W złym. No, mafia reprywatyzacyjna. No, no to teraz oni dopiero doszli, prawda? Mafia reprywatyzacyjna. Zabieranie ludziom mieszkań i potem sprzedawanie, no jakieś korzyści miała. Przepraszam bardzo. Sytuacja Lipska mówi, no kożuch to na pewno dostała. Futro to na pewno z norek. Ja mówię, kożuch to jeszcze jest, ale futro z norek od tego borsuka, bo to przecież są, jak to Janek Witek mówił, że tutaj na Bemowie mieszkają komornicy i że te mordy ich są okropne, tych komorników. I co jedna, to jest żydowska. Ja mówię, Janek Witek, uspokój się. No jak to, że komornicy i że morda żydowska? Mówi, ja się bardzo dobrze znam. Rzeczywiście, Janek Witek, jak od dziecka, to miał kolegów, koleżanki Żydów i bardzo ich lubił. No ale potem, jak zaczął dociekać i w internecie, i to on jako ekonomista, słynny ekonomista, to chyba głupi nie jest, zaczął mi to wszystko wyjaśniać, Janek Maciej Witek, zaczął mi to wszystko tłumaczyć. A ja, no, przyjechałam już dawno z Anglo-Ameryki, Białystok, z tym, że tam to nikt nic nie mówił tam o tych Żydach. No, o Żydach to zawsze taką bajkę mówili. Tam było getto, oczywiście, ale mówili, że Żydzi to beczkę z góry puszczają, ponawbijane, że tak powiem, gwoździe do wewnątrz, tam jakieś dziecko rzucą na pastwę losu i krew ściekała w miarę, gdy beczka tak turlała się z góry, wypijali młodą, świeżą krew. No a tutaj mamy Violetta Villa, skąpała się w mleku kozim, że to prawdopodobnie pomoże, doda jej wigoru młodości, w konsekwencji entuzjazmu. Szał,
Ciao. No to jest jakaś taka głupota, że ludzie są przesądni. Wierzą w Maryla Rodowicz, wierzą w Matkę Boską, czyli wyssaną kobietę ala Bóg, bo to w Jahwe nikt nie wierzy, tylko przecież trzeba było w trzecim, czwartym wieku, do tego wracam konsekwentnie i z uporem maniaka, zamienić Boga w kobietę. No. Matko Boska, Częstochowska, Ostrobramska. Zmiłuj się nad nami. No, kobietę. Pana Boga zamienili w kobietę. No i co ty na to? I to się tak odstępstwo kręci. No, pa. Polska sobie radę da. Podsłuchy.